Wybory we Francji na pewno będą takim kluczowym momentem dla Unii Europejskiej, dlatego że po głosowaniu w Brexicie, po bardzo silnym sygnale ze Stanów Zjednoczonych, kiedy wybór Donalda Trumpa był też jakby dowodem na przesuwanie się tej opinii społecznej w prawo, no najbliższe wybory we Francji będą pewnego rodzaju weryfikacją, tak? Bo z jednej strony mamy wyzwania przed Unią Europejską, z drugiej bardzo duże zagrożenie, że po Brexicie będziemy mieli Frexit, jeżeli by się okazało, że ten najczarniejszy scenariusz, czyli wyboru Le Pen na prezydenta, miałby się ziścić. Także niestety rywalizacja pomiędzy kandydatem bardzo konserwatywnym, neoliberalnym, Fillon, a Le Pen, co w tej chwili jest najbardziej prawdopodobne, pokazuje, że ten zwrot w prawo dokonuje się także we Francji. To po pierwsze. Po drugie, kandydaci socjalistów, czyli przede wszystkim ona, byli bardzo słabi. Także w mojej opinii oni nie zaistnieją w tych wyborach. Będzie to rywalizacja, podobnie jak to miało w Polsce, pomiędzy konserwatywnym Komorowskim, a jeszcze bardziej konserwatywnym Dudą. Czyli podobny scenariusz będzie realizowany we Francji. Jak wiemy, mogą być niespodzianki, dlatego że to nie jest tylko przesuwanie się w prawo, a wiemy, że w całej Europie to jest bardzo silna tendencja. W Austrii prawdopodobnie najbliższe wybory wyłonią jednak ultraprawicowego kandydata jako prezydenta. Dziś, referendum w niedzielę, bodajże jutro, we Włoszech może spowodować upadek rządu centrowo-lewicowego. Także niestety widzimy pewnego rodzaju taką efekt kuli śniegowej w Europie, gdzie Polska w jakimś sensie się również wpisuje. Także na pewno te wybory we Francji będą o zasadniczym znaczeniu i dla przyszłości nie tylko Francji, ale przede wszystkim dla Unii Europejskiej.